dziewczyny! Dziś chciałabym zrobić dla Was taki dość krótki przegląd nowości w HEBE. Nie ma tych nowości jakoś bardzo dużo, ale pojawiły się ciekawe kosmetyki, więc stwierdziłam, dobra, zróbmy sobie taki szybki przegląd tego, co znajdziemy w HEBE i co przykuło moją uwagę. Będzie trochę kosmetyków takich 100% naturalnych, ale będzie też takich trochę dla tych z Was, które może nie mają aż takich wymagań, na które warto jest zwrócić uwagę, nie mają tych składów jakichś totalnie paskudnych, ale może tam jakaś jedna, dwie substancje, coś tam jest, więc mam nadzieję, że pomimo tego, że ten przegląd będzie krótki, to jednak wiele z Was wyniesie z niego coś dla siebie. Zaczynamy! I pierwsze, od czego chciałabym zacząć, to jest jakaś nowa marka Herbliz Berlin, chyba Herbliz, bo po niemiecku Z czyta się jako C. Herbliz czy Herbliz? Wydaje mi się, że Herbliz Berlin. I to są kosmetyki właśnie, które bardzo przykuły moją uwagę. I zobaczmy sobie ceny. W ogóle co tutaj jest pierwszy? To jest odżywczy krem na noc. Te składy są tak trochę opisane w nietypowy sposób, bo mamy jakby inci, ale po polsku napisane, więc mimo wszystko ja bym Was prosiła, żebyście sobie jeszcze, gdybyście się zdecydowały na któryś z tych kosmetyków, zerknęły w skład inci, taki jaki jest na opakowaniu, czy tam się wszystko zgadza, bo po prostu nie jestem pewna, czy według takiego spisu inci, jak tutaj jest, czy producent w takim razie wyszczególnia, gdzie tu jest PEG, czy nie, no bo na przykład olej jakiś tam może być poddany procesowi oksyetylenowania, ale nie musi, czy by to zawarł w takim spisie, nie wiem, więc polecam, żeby zerknąć mimo wszystko na te składy. Ja też ich nie widziałam jeszcze stacjonarnie, dopiero zapoznałam się z tym online, ale z tego, co tutaj widzę, jakby tak jest to podane, jeżeli rzeczywiście ten skład jest zgodny z tym, co jest w inci, no to tutaj ja się nie mam do czego doczepić. I w ogóle to, na co bym chciała zwrócić uwagę, że już na pierwszym miejscu w składzie nie mamy po prostu czystej wody, tylko jest sok z liści aloesu, więc mam wrażenie, że tutaj ilość tych substancji aktywnych i napakowanie tymi składnikami dobroczynnymi jest no takie 100% w 100%. Mamy kwas hialuronowy, mamy mnóstwo olejów. Jojoba, czyli taki lekki, który nie będzie dawał uczucia ciężkości i nie będzie zapychał. Ale też mamy na przykład skwalan, odbudowa bariery hydrolipidowej, olej z nasion kanabis satywa, konopny. On działa przeciwzapalnie, wspomagająco na niedoskonałości i też bardzo dobrze jest tolerowany nawet przez cery tłuste. Więc ogólnie ma tutaj co działać. Masło shea, wosk pszczeli, olej z oliwek. Więc bardzo dużo substancji takich odżywczych i emolientowych, zapobiegających utracie wody z naskórka. Dalej, czekajcie, tu mi wchodzi jakiś ten, dobra, sekundę, przerwa techniczna. Dobra, następny kosmetyk z tej serii Herbliz Berlin to jest krem pod oczy. Podoba mi się to, że jest wyciskany, że jest w formie erlesu. No i tutaj również ten skład jest bardzo bogaty. Również bardzo mi się on podoba i również jest oparty o ten sok z aloesu, więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi o poziom nawilżenia, powinno być wszystko super. I podobnie mamy tutaj olej z nasion konopi, mamy skwalan, w ogóle te kokonian izoamylu. Ja wiem, jak to się pisze jakby po angielsku, ale nie znam polskiej nazwy kokonian izoamylu. I to jest substancja, która jest analogiem silikonu, więc też takie uczucie gładkości, skóry, zapobieganie utraty wody z naskórka, jedwabistości. Powinien ten kosmetyk też wykazywać. Jest też to masło shea. Widzę, że tutaj dość dużo substancji jest powtarzalnych, ale ogólnie bardzo, bardzo ciekawy skład. Nawilżający krem na dzień. No, cena jest dość wygórowana, ale widzę, że HEBE chyba dąży do tego, żeby być taką troszkę jakby taką bardziej drogerią, perfumerią, coś takiego trochę chyba stara się być jak Douglas i Sephora, takie mam wrażenie, więc tutaj rzeczywiście, jeżeli ktoś szuka tych takich średniopółkowych kosmetyków, no to właśnie w HEBE bardzo dużo znajdzie. Kiedyś HEBE mi się kojarzyło zawsze, że to jest taki konkurent Rossmana. Widzę, że oni się jednak rozeszli i jednak jak Rossmann celuje w taką ekonomiczną półkę cenową, to jednak HEBE gdzieś tam troszkę wyżej cenowo, no ale super, bo każdy w ten sposób znajdzie dla siebie niszę. I bardzo podobnie, jeżeli chodzi właśnie o ten dobór składników aktywnych, jest tutaj bardzo podobny i nie mam się tutaj do czego doczepić. Spoko. Tonik rozświetlający do twarzy, ta formulacja w formie takiej właśnie pompki troszkę sugeruje, że pewnie będzie może jakiś taki troszkę żelowy albo bardziej bogaty formulacyjnie jak na tonik. Tylko tutaj mamy w składzie etanol. Super, że jest wykonany przy użyciu składników ekologicznych, ale powiem szczerze, nie znam etanolu, który nie byłby przy użyciu składników ekologicznych, biorąc pod uwagę, że to jest po prostu wódka. Więc wódkę się tworzy tak jak najbardziej, czy z ziemniaków, czy z pszenicy, czy z czego tam jeszcze. I jak najbardziej to jest naturalny surowiec, ale to nie znaczy, że jest zdrowy. Ale pomijając ten jeden etanol, poza tym naprawdę nie mam się tutaj do czego doczepić. Serum do twarzy. Również w formie takiej pompeczki, co mi się podoba. Aha, tak, to były składniki. I też widzę, że takie dość są porównywalne te składniki aktywne. One się gdzieś różnią między sobą stężeniami, ale głównie bazują na tym samym, ale nie mam się tu czego czepić. Są humektanty, są emolienty, więc jest zachowany taki jakby poziom tych substancji, że powinny być i substancje te humektantowe, i emolientowe, czyli i nawilżamy dogłębnie, i hamujemy utratę wody z naskórka, więc ogólnie super. Liftingujące serum pod oczy. O, to tu jestem ciekawa, co będzie nam działało liftingująco. Czy jest tu może jakaś substancja, nie wiem, może jakiś peptyd, może coś takiego. Już szukam. No przynajmniej żadnego peptydu tu nie widzę. A co opisuje producent? Co ma tutaj działać liftingująco? Tylko tyle jest napisane, że liftingujące serum pod oczy z bogatym w składniki odżywcze organicznym olejem z nasion konopi w połączeniu z nawilżającym aloesem i oliwą naturalnie pielęgnują wrażliwą skórę wokół oczu. Bo wiecie, nad czym się troszeczkę zastanawiam? Wysoko w składzie jest guma i czy po prostu podczas wchłanialności tego kosmetyku i odparowywaniu wody, no bo jednak jak są jakieś tam soki, chociażby ten sok z aloesą, to jest to roztworzone w jakiejś wodzie. Czy w takim razie podczas odparowywania tej wody, wchłanialności kosmetyku, ta guma nie będzie dawała po prostu ona takiego uczucia napięcia? Bo jeżeli chodzi o takie długotrwałe pobudzenie syntezy kolagenu, elastyny, no to nie widzę tutaj witaminy C, na przykład, czy jakiegoś peptydu, czegoś, co tak będzie bardziej długotrwale działało, ale niemniej jednak na pewno jakieś to uczucie takiego liftingu może być, zwłaszcza, że popatrzcie, tutaj jest kolejna guma też wysoko w składzie, więc może to jest kwestia tego, no ale ja nie znam formulacji i szczegółów składu incji, jakby receptury, więc no ciężko generalizować. Herbliz Berlin CBD Wellness olejek do włosów z pachnącym olejkiem lawendowym. I tutaj wszystko super, bardzo mi się ten skład podoba. Prosty, ale jak najbardziej bogaty, bo ogólnie wydaje mi się, że tak. Olej z konopi to chyba jest olej taki do włosów niskoporowatych. Nie wiem, czy ten z moreli nie jest do wysokoporowatych, a słodki migdał średnioporowatych albo na odwrót, więc muszę to sobie jeszcze sprawdzić, ale wydaje mi się, że to będzie takie faktycznie prawdopodobnie olej, który zadba o każdy rodzaj włosów. Także ciekawe. Odżywczy krem do stóp. Krem do stóp za... no powiedzmy średnio około 50 zł, to tak powiem szczerze trochę na bogato, ale kto bogatemu zabroni, no nie? No i tutaj jeżeli chodzi o skład, o to co mi się podoba, że jest właśnie wosk pszczeli, więc niekoniecznie dla osób, które są weganami, ale jeżeli chodzi o pielęgnację stóp, no to świetny składnik, bo bardzo silnie działa zmiękczająco, masło shea, olej jojoba, oliwa z oliwek, olej owocowy. O, a czym Ty jesteś, drogi oleju owocowym? Gdyby to było w Indii, to bym pewnie wiedziała, co to jest. A że to jest jakoś tak tajemniczo i enigmatycznie napisane. Czy to jest coś, co będzie bardziej działało jakoś, nie wiem, zapachowo? Nie mam pojęcia. Dlatego tak wspominam. Sprawdzajcie sobie składniki, jakbyście zdecydowały się, będąc w HEBE, popatrzeć, co to właściwie jest, czy ten skład jest rzeczywiście taki, jak tutaj na stronie internetowej, czy się incji po łacinie i po angielsku pokrywa z tym, co tutaj jest po polsku, ale nie ukrywam, że jest to też coś ciekawego i w 100% naturalnego. Krem do rąk. Trigliceryd kaprynowo-kaprylowy to jest substancja, która nam odbudowuje barierę hydrolipidową. Te triglicerydy naturalnie występują w skórze, więc ta substancja bardzo jest taka ze skórą kompatybilna i działa na nią wzmacniająco w kontekście bariery hydrolipidowej, więc super sprawa. Masło shea, układ konserwujący, jest olej żożoba, oliwa z oliwek. Wydaje mi się tak po kompozycji, że chyba będzie to coś takiego lekkiego i dobrze wchłanialnego, ale mogę się mylić, bo teoretyzowanie na podstawie składu INCI, a jednak to, jak rzeczywiście kosmetyk się zachowuje, to są dwie różne rzeczy. Bardzo często teoria teorią, praktyka praktyką, więc to tylko takie lekkie dywagacje. Kolejna marka, która przykuła moją uwagę, bo jest nowa i ma mega eleganckie opakowania, to jest Shili. No, śliczne są te opakowania, biel ze złotem. Wygląda to mega elegancko. Czcionka, grafika, totalnie trafia to w mój gust. Mikrobiotyczny krem normalizująco-odżywczy. Bardzo bogaty skład, tylko jeżeli dobrze pamiętam, to w tych składach coś tam mi niestety się nie podobało. Już szukamy, co to było. O właśnie, glikol pentylenowy. I w ogóle co ciekawe, zobaczcie, że ten glikol pentylenowy jest powtórzony również tutaj i jest powtórzony również tutaj. To jest dla mnie trochę zastanawiające. Czekajcie, czy to jest po prostu kilkukrotnie zrobione kopiuj wklej i się zdublowało? Tak, to się po prostu komuś zdublowało. No właśnie, bo czasami się zdarza, niektórzy chyba, też nie jest zdublowane. Nie wiem, dobra, nie wiem, co tutaj jest, co się dzieje, ale czasami tak się zdarza, że przynajmniej kiedyś, teraz dawno tego nie widziałam, ale kiedyś mi się zdarzało widywać, że na przykład jakiś surowiec był powtórzony, jak na przykład glikol jakiś, na początku i na koniec składu coś takiego. I to było związane z tym, że niektórzy producenci robią samodzielnie ekstrakty swoje roślinne, a niektórzy kupują gotowe. I te, które się kupuje gotowe, mogą być takie jakby czyste, ale nierzadko mają jakiś układ konserwujący czy właśnie stabilizujący. No i na przykład może być w takim ekstrakcie dodatek glikolu pentylenowego. I jeżeli ktoś miał na przykład 3 ekstrakty z tym glikolem pentylenowym, no to wypisywał osobno 3 razy ten glikol pentylenowy, bo jakby 3-krotnie go dodał do kosmetyku z każdym osobnym ekstraktem. Chyba powinien sumować ten surowiec, ale też z tego, co kojarzę, bardzo dużo substancji my nie wiemy, jakie też jest w kosmetykach, bo po prostu tych substancji pomocniczych do surowców nie trzeba wyszczególniać w INCI, tylko się wyszczególnia samą substancję aktywną. Więc to też warto jest mieć na uwadze i dlatego nigdy nie mamy pewności, czy nas coś nie uczulni, nie podrażni. Zwracamy też po prostu uwagę na to, co nam mówi nasza skóra. Jeżeli składzik jest super wspaniały, substancje aktywne takie, jakie nam odpowiadają, ale widzimy, że coś w naszej skórze nie odpowiada, to może tam po prostu być jakaś znikoma ilość czegoś, co po prostu nasza skóra nie toleruje, a producent nie musiał tego wyszczególniać. I tak jest na przykład z niektórymi hydrolatami, że one na przykład nie mają dodatku układu konserwującego, a nie pochodzą z jakiegoś olejku eterycznego, który by był konserwujący. No i właśnie dlatego to każe sugerować, że tak może być, że w danym preparacie jest układ konserwujący, ale jest on niewyszczególniony w składach INCI z tego względu, że po prostu hydrolat został przelany jako surowiec od razu do mniejszego pojemnika jako pełnowymiarowy kosmetyk. No i nie trzeba opisywać substancji pomocniczych, które były w danym surowcu, tylko właśnie się wypisuje ten główny składnik, jakim był na przykład hydrolat. Więc to są już takie pewne niuanse, pewne niesnaski, ale wiem, że to może część z Was zainteresować, dlatego postanowiłam, że chcę Wam pokazać te kosmetyki Shili. Bioaktywny krem naprawczo-odmładzający. No nie, no po prostu ja bym fociła, takie kosmetiksy bym fociła. O, i tutaj, co my tutaj mamy, też jest ten glikol pentylenowy, ale poza nim jest naprawdę wszystko ok. W ogóle bardzo dużo substancji aktywnych. Oparte jest to o fermenty, więc będzie wzmacniać mikrobiom skóry. Jest masło shea, gliceryna, olej sezamowy, o, kwas malik, to jest chyba jabłkowy? Tak, kwas jabłkowy. W ogóle takie, widzę te ekstrakty niecodzienne. Izoflawonoidy sojowe, czyli coś, co będzie wymiatało wolne rodniki i działało przeciwstarzeniowo. Maltodekstryna, substancja nawilżająca. No jest to ciekawe, jest to bogate i jest ciekawe, nie da się ukryć. Bioaktywne serum naprawczo-odmładzające z ekstraktami roślinnymi. Zawiera przeciwstarzeniowy kompleks projów, dzięki któremu przywraca skórze blask, pobudza do regeneracji. Och, i widzę, że tutaj też odbudowują mikrobiom, barierę hydrolipidową, wygładzają, odmładzają. Ekstrakt z drzewa rambutanu. No właśnie dlatego mi się wydaje, że niektóre te ekstrakty są takie egzotyczne. No, to jest coś na pewno, na co warto zwracać uwagę, że jest takie inne. Może akurat którejś cerze z Was to pomoże i okaże się czymś ciekawym i intrygującym, czego ta skóra potrzebowała. Glikol pentylenowy, ale poza tym jest naprawdę spoko. I tutaj jest dodatek ekstraktu z wąkroty azjatyckiej, czyli coś, co będzie troszkę pobudzało, ujędrniało tą skórę, ale też działało łagodząco. No jest to bardzo, bardzo ciekawe, bogate pod kątem składników, kwas hialuronowy. Ciekawe. Polny Warkocz. Obecność tej marki w Hebe niesamowicie mnie cieszy, bo osobiście bardzo lubię Polny Warkocz, pomimo tego, że nie miałam zbyt wielu kosmetyków tej marki, to jakoś tak czuję sentyment do nich, bo oni zawsze byli taką fajną polską marką, mega przystępną cenowo, z super składami, prostymi, bez zbędnych dodatków i też bardzo skutecznymi. I tutaj na przykład mamy maskę do twarzy z ziemi okrzemkowej. Z tego co widzę, będzie to taka maska, która nie będzie typowo prawdopodobnie tłusta, bo ona ma dodatek wody, ale ma też oleje, czyli powinna być taka emulsyjna, ale dość treściwa, tak sądzę. I prawdopodobnie nie powinna zastygać na twarzy albo bardzo powoli. Jest dodatek ekstraktu z lipy, więc działanie takie łagodzące, rozmaryn, regulacja pracy gruczołów łojowych, pantenol, nawilżenie, olej słonecznikowy, bardzo lekki olej o najniższym jakimś takim potencjale komedogennym z racji tego, że jest bardzo schnącym olejem, olej konopny, olej ze słodkich migdałów, czyli coś, co będzie nam działało tak zmiękczająco na skórę, no i ta ziemia okrzemkowa, która będzie miała właściwości oczyszczające. Olejek emulgujący do demakijażu oczyszczania twarzy. Miałam go kiedyś i on był jednym z takich olejków emulgujących, który bardzo dobrze się spłukuje przy pomocy samej wody. Nawet nie trzeba płatków kosmetycznych. Tylko cholipka trochę mnie szczypał w oczy. Ciekawa jestem teraz, gdybym się na niego zdecydowała. Aktualnie, kiedy jestem już 2 lata po korekcji wzroku, moje oczy nie są takie uwrażliwione przez noszenie soczewek kontaktowych, jak sprawdziłby mi się teraz, ale jeżeli nie macie problemu z żadnymi wrażliwościami, a wręcz szukacie czegoś, co jest super dobrze zmywalne, no to polecam zwrócić uwagę na Polny Warkocz. I ostatni z tych Polnych Warkoczy to jest serum na twarz, szyję i dekolt. No i zobaczcie, to jest tak prosty skład, ale tak napakowany składnikami aktywnymi. Tu nic nie jest przypadkowo, to wszystko ma jakieś działanie. I gliceryna nawilżająca, i jest ferment jeden, ferment drugi, więc wzmacniamy mikrobiom, prebiotyk, kwas hialuronowy, ta łagodząca lipa, ekstrakt z kokosa, czyli coś, co jest takie odżywcze. No, mega, mega fajne. Floslek, serum ze świetlikiem pod oczy. Mi firma Floslek przede wszystkim kojarzy się z tymi ich kremami na okolice oczu. Świetlik i haber bławatek i chyba ogórek też był. Przeciw zasinieniom, obrzękom, workom pod oczami takie mieli żelowe. Ojej, to jest kosmetyk, który chyba do tej pory jest wciąż takim hitem. Więc miło widzieć, że firma Floslek po raz kolejny stworzyła coś, co dołączy do tej gamy kosmetyków na zasinienia, obrzęki, worki pod oczami. Bo tutaj widzę, że raz, że świetlik, który ma zmniejszać opuchliznę, może nie tyle opuchliznę, co bardziej takie zasinienie w okolicy oka, to podejrzewam, że tutaj jest też kofeina, bo tak, ze świetlikiem i kofeiną jest napisane na opakowaniu. Jest do pielęgnacji zmęczonej, zestresowanej skóry wokół oczu. Proszę nie stresować sobie skóry wokół oczu. Skłonnej do powstawania podpuchnięć, cieni oraz worków pod oczami. Składowo, no nie jest to ideał, ale mam wrażenie, że i tak chyba jest lepszy niż to, co kojarzę kiedyś, jakieś kosmetyki, jak patrzyłam, albo mi się coś może pomyliło, bo tak naprawdę mogę się doczepić do tego glikolu pentylenowego i glikolu butylenowego. Poza tym naprawdę ten składzik jest spoko, ma tutaj co działać, więc na pewno ciekawy produkt, być może któryś z Was chciałby z tego skorzystać. kalendarze adwentowe, czyli coś, co, no nie wiem, ekscytuje chyba zawsze, jak tylko przychodzi okres taki przedbożonarodzeniowy. I jeżeli chodzi o kalendarz adwentowy Sylveco, to na chwilę obecną jest to tak naprawdę jedyny kalendarz adwentowy, który ma takie kosmetyki o takich składach totalnie przeze mnie akceptowalnych, bo cały czas podglądam, co jest jeszcze na rynku. No ale drugiego o takim stopniu naturalności jak Sylveco, no to niestety nie znalazłam. Fajnie, że mamy tutaj wszystko wyszczególnione, co znajdziemy w środku. Tak, ale nie chcę zdradzać Wam szczegółów, bo na pewno nie każda z Was chce słyszeć, co tam w środku jest, jak to wygląda, jak tak się otworzy. Niech się załaduje. Nie wiem, czy mi wskoczy, zobaczymy. Natomiast mam takie wrażenie, że no dość jest to taka bardzo prosta ta grafika. Ja wiem, że tutaj Sylveco chce tym bardziej podkreślić tą ich naturalność i to jest też zgodne z filozofią marki i są spójni w tym swoim marketingu, natomiast mogę powiedzieć, że po prostu ja jako odbiorczyni, która szuka jakiegoś fajnego kalendarza, który chciałabym pokazywać obserwatorkom, jak otwieram, no to jest takie mało takie zachęcające do pokazania, takie mało fancy, no ale to... Ogólnie taki papier z recyklingu to jest zawsze mało fancy, że tak powiem, ale jeżeli chodzi o ekologię i naturalność, no to nie da się nie wspomnieć na ten temat, że no to jest spójne po prostu ze sobą. Więc Sylveco jest na chwilę obecną taką jedynym kalendarzem, na który mogłabym się zdecydować, tylko zwyczajnie ja znam wszystkie te kosmetyki. I po prostu już wiem, co to jest. No i gdzieś po prostu z tego względu nie jest to dla mnie aż tak ekscytujące i staram się znaleźć do vlogmasów coś innego. Ale chcę Wam pokazać też inne kalendarze adwentowe, które znajdziemy w Hebe, które przykuły moją uwagę. Być może będzie to dla Was coś interesującego. Mamy też kalendarz adwentowy Hair of the Day, czyli myślę coś, co zainteresuje włosomaniaczki. No nie chcę wyszczególniać, co tam w środku jest, bo może są wśród Was takie, które wolą nie wiedzieć, ale jeżeli jesteście włosomaniaczkami, to może przykuć Waszą uwagę i Waszą uwagę może też przykuć kalendarz invisibobble, czyli tych takich akcesoriów do włosów. I przyznam, że to mnie troszeczkę też zaintrygowało, tylko, bo tak, do włosów jakieś gumki, spinki i tak dalej, no to jest super opcja, to się zawsze przydaje, tylko troszkę się zastanawiam nad tym, że te gumki invisibobble, to dużo tak było i takich informacji i głośno było o tym, że one jednak niszczą włosy i łamią, więc dlatego chyba się jednak nie zdecyduję na zakup właśnie tego kalendarza, chociaż nie ukrywam, że on w pierwszej kolejności przykuł moją uwagę. I tutaj z tyłu właśnie jest to opisane, co się w środku znajdzie. Te z Was, które nie chcą patrzeć, nie chcą wiedzieć, niech nie patrzą. Więc właśnie dużo jest tych różnych gumeczek, różnego rodzaju. No potestowałabym, bo może bym znalazła coś dla siebie, ale właśnie pamiętam, jak było kilka lat temu głośno, że jednak to nie są najlepsze gumki do włosów, że łamią włosy. I z tego powodu, jeżeli już spinam włosy, to albo spinką, taką jak dzisiaj, albo stawiam na takie frotki, coś takiego miękkiego bardziej niż plastikowego. No i też coś dla osób, które lubią makijaż. Bardzo podoba mi się tak i wizualnie Belle Hypoallergenic i to, że jest w ogóle dodatek jakiejś opaski, wiecie, takiej na włosy. No wydaje mi się, że to będzie fajne nie tylko pod kątem makijażowym, ale też taki gadżet ala pielęgnacyjny. I Belle Hypoallergenic, no jakby nie patrzeć, są to kosmetyki hypoalergiczne, polska marka. Więc chciałam tutaj to wyszczególnić. Mam słabość do Belle Hypoallergenic z tego względu, że mają tą swoją serię taką w HEBE Aloe i ona ma ładne składy. Akurat tutaj z tej serii, czy coś jest? Nie jestem pewna, czy coś jest, ale uznałam, że chciałabym Wam pokazać, że jeżeli jesteście fankami makijażu i szukacie czegoś może dla osób wrażliwych albo same chciałybyście coś dla skóry wrażliwej, no to właśnie może to będzie coś intrygującego. Czekajcie, czy tutaj jest coś może z tego, z tej mojej ulubionej serii aloesowej? Chyba nie, ale dużo jest tych różnych tutaj rzeczy, więc wydaje mi się, tak, 24 są okienka, no to super, czyli tak idealnie, żeby do świąt sobie otwierać. I ostatnia marka, o której chcę Wam opowiedzieć, to jest Neba, tatuaż w doskonałej formie. I to mnie zaintrygowało z tego względu, że mało jest produktów takich typowo do tatuażu. Może one mi się gdzieś też nie rzucają w oczy z racji tego, że nigdy takiego preparatu nie poszukiwałam, nie potrzebowałam, ale osób, które robią sobie tatuaże jest coraz więcej i super, jeżeli w tak łatwo dostępnej drogerii, jaką jest HEBE, można sobie w takim razie nabyć taki preparat od razu jakiś gojący. Więc ogólnie super. Jeżeli chodzi o poziom naturalności tych składników, tych składów, no to różnie, bo tutaj akurat na przykład mamy ten disodium ethyl, no to tak nie bardzo, ale poza tą substancją, to co mi się podoba, zobaczcie, są ceramidy, czyli będziemy wpływać na kondycję skóry, zmiękczać ją, wspomagać jej gojenie. Mamy inulinę, czyli alfa-glukan, czyli to są prebiotyki. Mamy olej konopny, takie działanie, jak wcześniej wspomniałam, łagodzące i przeciwzapalne, wiecie, w takim kontekście bardziej kosmetycznym, przyspieszenie gojenia się skóry, lecytyna, działanie ochronne, bardzo ładny składzik. Gdyby nie ten disodium ethyl, to bym nie miała żadnych zastrzeżeń, ale sądzę, że ma szansę się to jak najbardziej spisywać. Masło do tatuażu Czarna Magnolia. I tutaj ten składzik jest wzorowy. To będzie prawdopodobnie coś tłustego, bo tutaj widzę same emolientowe substancje, ale to też właśnie, jeżeli chodzi o ten tatuaż, też jest taki etap, kiedy warto jest go stosować takim czymś bardziej smarować czymś bardziej okluzyjnym i myślę, że to się wtedy ma szansę spisać. Tutaj składzik 100% naturalny. Balsam do tatuażu i do ciała, czyli jeżeli nie zużyjecie całego do tatuażu, to możecie też stosować sobie na ciało. Tutaj właśnie już troszkę tych substancji takich nienaturalnych jest, substancje oksyetylenowane i substancje, które mogą być donorami akrylamidu. Na temat tych substancji macie u mnie osobne filmy w Gabinecie Osobliwości INCI, również w Gabinecie Osobliwości INCI, w takiej playliście znajdziecie film o parafinie, a także o silikonach, więc jeżeli chciałybyście się więcej dowiedzieć coś na temat tych substancji, które unikam, które są takie kontrowersyjne, na których można polemizować, no to link znajdziecie w opisie pod filmem do tej playlisty Gabinet Osobliwości INCI. Masło do tatuażu guma balonowa, czyli to podejrzewam, że będzie podobne składowo, też jest takie emolientowe, tylko się to chyba różni tą kompozycją zapachową, jeżeli się nie mylę, chociaż tutaj nie ma takiej typowo perfum, nie widzę tutaj perfum. No, nie ma perfumu, to ciekawe, co tutaj nadaje ten zapach, może któryś... A nie, jest tu perfum, przeoczyłam, przepraszam, czyli mamy tutaj po prostu inną kompozycję zapachową. Dziarskie mango. Dziarskie mango, jakie słodkie. Ale nie, substancjami czynnymi też się różnią, tak? Niech spojrzę, czekajcie. Słonecznikowy, triglicerydy, masło shea, masło mango, kokos, sativa bran oil, o matko, to chyba z kiełków pszenicy, masło kakaowe, perfum, skwalan olej sojowy, i tak, czyli to się różni po prostu kompozycją zapachową, układem kompozycji zapachowej. Możliwe, że są jakieś różnice niewielkie w stężeniach, które nie wpływają po prostu na skład INCI. I też jest masło do tatuażu w jakiejś takiej dużej pojemności. No i też składzik bardzo, bardzo ładny. Serum regeneracyjne do świeżego tatuażu. Też są ceramidy, o czym wspominałam wcześniej, więc takie odbudowa tej skóry, wspomożenie gojenia, dbanie o mikrobiom, żeby to wszystko się dobrze goiło. To jest jednak ważne, żeby dbać też o powierzchnię skóry. Sok z aloesu, czyli substancja mocno nawilżająca. No ten karbomer i ettan nie są takimi naturalnymi składnikami. Krem ochronny z filtrem. To jest chyba bardzo, bardzo ważne, że jeżeli mamy tatuaż, to żeby chronić pigment, żeby nie zmieniał koloru, nie blakł, żeby ten pigment też na dłużej zachował się w skórze taki żywy. To jest to bardzo ważne, żeby używać filtry na tatuaże i to nie tylko kiedy jest proces gojenia, tylko im dłużej używamy, tym w lepszej kondycji ta skóra z pigmentem jest zachowana. No i tutaj na przykład mamy taki SPF. Niestety nie jest to naturalny SPF, bardzo nienaturalny. Tu mam wiele zastrzeżeń. jest i sodium etta, są te donory akrylamidu, więc no, silikon, więc tutaj jest na jaki temat debatować. Niemniej jednak to jest mega ważne, by w przypadku tatuażu, jeżeli chcemy dbać o to, by były one w dobrej kondycji na wiele lat, to żeby systematycznie sięgać po kremy z wysokim faktorem. No i cóż, moje drogie, to był przegląd nowości w Hebe, taki szybki, ale jestem ciekawa, czy zainteresowałam Was którymiś kosmetkami. Dajcie znać, czy takie szybkie przeglądy też Was interesują i czy chciałybyście mieć takie szybkie przeglądy, krótkie, częściej u mnie na kanale, bo takie krótkie przeglądy łatwiej jest mi robić i mogłybyśmy też sobie zerknąć, co jest w DM-ie, może co jest w Contigo, Natura. Dajcie znać, które drogerie Was interesują, a tymczasem żegnam się już z Wami. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!